Wałbrzych od teraz kojarzyć się będzie z podwójnym sukcesem naszych tenisistów stołowych. Na rozegranych tam indywidualnych mistrzostwach Polski złote medale wywalczyli Li Qian z KTS-u Sparzamek Tarnobrzeg i Tomasz Lewandowski z AZS-u Politechniki Rzeszów. Gratulujemy. A teraz o medalu, którego ciągle brakuje w kolekcji sanockich hokeistów. To było piąte podejście do brązu i niestety piąte nieudane. W meczu decydującym o trzecim miejscu w polskiej hokej lidze zespół Ciarko PBS przegrał w Nowym Targu z Podhalem 0-4. Mecz od początku trzymał w napięciu, a pierwszoplanowe role grali bramkarze. O ile goście byli jednak wyjątkowo nieskuteczni, tak miejscowi potrafili zmusić do kapitulacji Jasona Misiena. W pierwszej tercji wynik meczu otworzył Daniel Kapica. W drugiej bohaterem szarotek został Krzysztof Zapała. Po jego dwóch trafieniach goście nie byli w stanie się podnieść, zwłaszcza że w 32 minucie stracili czwartego gola. Sanok nie był dzisiaj drużyną dużo słabszą. No, my byliśmy zdeterminowani, chcieliśmy to skończyć dzisiaj, chcieliśmy tego brązu. Myślę, że chcieliśmy go bardziej niż Sanok. To było piąte podejście sanoczan w historii do brązowego medalu. Krążka z tego kruszczu jeszcze nigdy nie udało się zdobyć. Jest nam tak samo przykro, jak i pewnie wszystkim kibicom tak licznie zgromadzonym, więc musimy wyciągnąć wnioski na przyszły sezon i pogodzić się z przegraną. Ja tylko mogę przeprosić wszystkich kibiców, sponsorów za to czwarte miejsce, bo to dla nas jest porażka duża. Emocjonujący jest finał polskiej hokej ligi. Po czterech meczach Krakowia remisuje z GKS-em Tychy 2-2. Transmisję ze spotkania Złoto można oglądać w TVP Sport.